Cześć. W dzisiejszym filmiku wymienimy matrycę w laptopie klienta. Jest to HP 650. Od razu przepraszam Was za jakość nagrania, ale nie zdążyłem jeszcze kupić nic do nagrywania, a moja Lumia niestety nie ma nawet 720p. Lecz poglądowo na pewno wystarczy, chociaż myślę, że wymiana nie będzie tutaj trudna. OK. Najpierw, jak przy każdej operacji, wyjmujemy źródło zasilania. Ja już komputer obejrzałem trochę wcześniej i widziałem, że trzyma się na dwóch śrubkach. Są dwie zaślepki, tu i tu. Trzeba się ich jakoś pozbyć. Nie, dobra, tyle nam wystarczy. Są jeszcze śrubki na bokach, prowadnicy, więc wystarczy podeprzeć klapę, żeby nigdzie nam nie pofrunęło, nie wyłamało i możemy zająć się wymianą.
Dobra. Matryca została wymieniona na błyszczącą, jak na pewno zauważyliście. Przedtem była matowa, jednak dla klienta nie robi to różnicy. No i po prostu staniemy na tym, gdyż błyszcząca była dostępna od ręki. Teraz jeszcze tylko podłączę, zobaczę jak świeci, jak się uruchamia. Założę ramkę i komputer będzie czekał na odbiór. OK, jak widzicie, obraz jest bez skaz, wyświetlany poprawnie. Tak więc na chwilę obecną to będzie tyle. Raz jeszcze przepraszam Was za jakość nagrania. W najbliższym czasie postaram się nabyć coś do jakiegoś bardziej humanitarnego nagrywania i udostępniania tego dalej w sieci. No ale tak jak powiedziałem przedtem, nie jakość w tym nagraniu była najważniejsza, nie było tu praktycznie żadnych detali, a jest jakiś pogląd na wymianę tego elementu w laptopie HP 650. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału i do udzielania się na jego forum. Do następnego.